Witam Was serdecznie. Mamy godzinę 20. Tak więc zaczynamy dzisiejszy webinar. Mamy kolejny rekord. Zapisało się ponad 1000 osób. Mogę Wam tutaj pokazać właśnie na naszej stronie internetowej. Sobie zobaczcie. Więc mamy ponad 1000 osób. Bardzo fajnie. Dziękujemy Wam bardzo za takie zainteresowanie naszym projektem edukacyjnym ProWebinar.pl. Liczymy, że za każdym razem będzie Was coraz więcej. Ok, może najpierw się przedstawię. Nazywam się Krzysztof Daleki. Poprowadzę dzisiejsze spotkanie ekspertów giełdowych. Na co dzień zajmuję się aktywnie inwestowaniem na giełdzie, w szczególności właśnie na rynku Forex. Prowadzę razem z Piotrem Gut blog jaguartrend.pl oraz oczywiście wspólnie rozwijamy projekt edukacyjny ProWebinar.pl, na którym teraz właśnie jesteście. Na czym w ogóle polega nasz projekt ProWebinar.pl? To nowoczesna platforma edukacyjna, która korzysta z nowych technologii internetowych w celu połączenia ludzi szukających wiedzy na temat rynków finansowych z ekspertami w tej dziedzinie. To tak może w skrócie o naszym projekcie. Dzisiaj zaprosiliśmy dla Was kolejnego eksperta giełdowego, który uczył się bezpośrednio od Bryce'a Gilmora. Jest także specjalistą od metodologii VSA. W Polsce coraz głośniej o tej metodzie. Mowa tu oczywiście o Mieczysławie Siutku, znany ze swojego bloga pod tytułem Geometria Rynku oraz oryginalnego właściwie podejścia do rynków finansowych. Czy jesteś z nami, Mietku? Tak, jestem. Witam wszystkich serdecznie. I pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że prezentacja będzie udana. Ja też tak myślę i jestem z tego w 100% przekonany. Jak macie ochotę, to możecie przywitać Mietka na czacie. Ja akurat, znaczy Mietek nie widzi tego czatu, ale ja mogę oczywiście przekazać z Waszej strony pozdrowienia. Więc piszą osoby, witamy, cześć, dobry. Oczekujemy super wykładu. Witamy, cześć Mietek. Pana Mietka lepiej słychać niż mnie, no to super. Ja no, to witam, też może. Czy mam ściszyć? No, nie ściszaj. Myślę, że to wszystko będzie. Tak. Jest super i tak dalej. Dobra. Zatem przejdźmy dalej. Przed webinarem wysłaliśmy do Was ankietę z 4 pytaniami. O 3 pierwsze opowie Wam Mieczysław, ponieważ to był jego pomysł i te odpowiedzi były potrzebne do dzisiejszego wykładu. Ostatnie pytanie, czyli jak długo inwestujesz na rynku, było zadane przez nas, też chcieliśmy zobaczyć, jak długo już zajmujecie się inwestowaniem. Odpowiedzi na to pytanie uzależniało właściwie stopień zaawansowania dzisiejszego wykładu. A więc większość z Was to już nie nowicjusze, to też nas bardzo cieszy, więc wykład będzie przeznaczony właściwie no tak naprawdę bezpośrednio dla Was. Zanim jeszcze przedstawię plan naszego webinaru, to chcę powiedzieć jeszcze o naszych partnerach projektu. Jeszcze tutaj sobie przyłączę prezentację. To chcę jeszcze powiedzieć o naszych partnerach projektu. Partner merytoryczny na tym wydarzeniu objął Globalny Inwestor, czyli firma właśnie Mieczysława Siutka. Patronat medialny to Cool Forest oraz Equid Magazine. Natomiast sponsorem tego projektu jest Jaguar Trend Forex Team. Dobra. Czas przedstawić plan spotkania. A mianowicie, na początek zrobimy wywiad z gościem webinaru. Tu kilka słów od właśnie Mietka. Dowiemy się o jego doświadczeniach. Potem oczywiście zrobimy prezentację Grają pieniądze, nie setupy, czyli właśnie tutaj przedstawił już wykład Mieczysław Siutek. W dalszej kolejności będzie sesja pytań. I oczywiście zakończenie naszego webinaru. Myślę, że ten webinar potrwa maksymalnie gdzieś 1,5 godziny. Może się przedłuży, ale to wszystko zależy od tego, jak się rozwinie nasz prelegent. Ok. Teraz zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z naszym gościem, właśnie Mieczysławem Siutkiem. Zapraszam Cię serdecznie, Mietku. Jesteś tam jeszcze z nami? Tak, jestem. Od razu chciałem zadać pytanie. Tutaj ze mną kontaktują się inne osoby, próbują się dostać. Tak. Rozumiem, że już do pokoju się dostać po prostu nie można w tej chwili. Już nie można. Zamknął się za 10 minut przed webinarem, więc po prostu mamy pełny komplet. No, tak to bywa po prostu, kiedy są to fajne webinary i fajne osoby występują. Okej. Cieszę się, że tak naprawdę odpowiedziałeś na nasze zaproszenie. Czas właściwie zadać Tobie kilka pytań. Jesteś gotowy?
Tak, jestem gotowy. Okej, pierwsze pytanie mam do Ciebie. Jakbyś miał zacząć wszystko od początku, to czego byś rozpoczął? Każdy właśnie tutaj ze słuchaczy zawsze jest ciekawy, jak powinien się zacząć taką drogę, aby skutecznie inwestować na giełdzie. Jakbyś mógł powiedzieć w kilku słowach, byłoby super. W tej chwili wydaje mi się dosyć jasne dla mnie to. Zacząłbym od tego, na czym teraz kończę i na czym w zasadzie budowałem ostatnie elementy swojej wiedzy, czyli krótko mówiąc na wolumenie. Tak naprawdę przeświadczenie o tym, że rynkiem rządzi popyt i podaż i odpowiednie zrozumienie akcji wolumenowych jako kwintesencja tego, co jest na rynku, no wydaje mi się najistotniejsze. Teraz patrząc na to historycznie, no to ja zdaję sobie sprawę, że zmarnowałem około 10 lat, poświęcając je na wnikliwe studiowanie fal Eliota, nie tylko według Prechtera, ale i Nelly'ego. Wydaje mi się, że poznałem to na wylot ze wszystkimi wskazówkami. No i tak naprawdę dopiero później, w późniejszym etapie, czy po 2008 roku, właściwie 2009, zdałem sobie sprawę, do czego to generalnie służy i jak to wygląda. No wydaje mi się, że to jest kwestia też zmiany czasów. To, że rynkami zaczęły rządzić komputery, nie ma tu już ewidentnej takiej symptomów, że rynkami rządzi tłum, czyli emocje, to wszystko wydaje mi się wyginęło na rynkach w tej chwili. I w tej chwili wydaje mi się to jako stracony czas. Wydaje mi się, że tutaj bardzo cennym spojrzeniem jest spojrzenie Roberta Minera, który kiedyś powiedział, że fale Eliotowskie działają w 50% i należy korzystać z nich wtedy, kiedy są czytelne. Mi się wydaje właśnie teraz tak kontrariańsko, że trzeba być bardzo czujnym wtedy, kiedy są czytelne. Także wydaje mi się, że to jest taki zakręt, który zrobiłem i wydaje mi się, że w tej chwili, jeżeli miałbym od czego zacząć, to zaczynał od wolumenu i próby zrozumienia. No to tak Patrzysz na to. podsumowując właściwie, że to właściwie przychodzi z czasem, znaczy z czasem przychodzi to doświadczenie, że nie jest tak, że od razu wszystko możemy pojąć, dopiero po jakimś czasie okazuje się, że to, co się nauczyliśmy, tak naprawdę trzeba to zmienić. Ale to. No tak jest. To znaczy, to raczej wymusił rynek na mnie. To nie jest tak, że sam to zrozumiałem, tylko wynikła obserwacja i to i też pewna rola przypadku na pewno jest w tym. Ktoś mi pokazał drogę, ktoś mi coś tam wskazał, ktoś coś powiedział, ktoś na coś zwrócił uwagę i tak to się toczy. Dobra, przejdźmy zatem do pytania numer dwa. Co Twoim zdaniem ma największy wpływ na skuteczny trading? Ile razy się tam spotykamy, to zawsze masz wiele do powiedzenia na temat tradingu. Tak może faktycznie w kilku słowach mógłbyś to określić. Tak, bo to znowuż na ten temat, to można byłoby zrobić cały webinar, poświęcić temu Tak. 1,5 godziny. No tak, znaczy ja może tutaj wypowiedź moja będzie dosyć odpowiedź wymijająca. Po pierwsze, każdy z nas jest bardzo indywidualny i w tym momencie każdy odpowiadając na to pytanie, oczywiście wskaże na swoje bolączki, czyli to, z czym on ma problemy. I no to wydaje mi się, że jest właśnie bardzo indywidualne podejście. My kiedyś zrobiliśmy na blogu taką ankietę, właśnie zadając tego typu pytanie ludziom, żeby zobaczyć, co najbardziej ich boli. Muszę powiedzieć, że wtedy ponad 50% odpowiedzi było brak spójnej i skutecznej strategii inwestowania. A miałem Kolejnym to elementem to samo. była samodyscyplina. I tak naprawdę do czego to skłania? No wydaje mi się, że najbardziej istotnym i od czego należy zacząć, to jest budowa własnego trading planu. Tak naprawdę wcześniej czy później każdego, kto chce pozostać na tym rynku i coś robi, to coś robić tutaj, to tego czeka. Od zdefiniowania pierwszych elementów, czyli zdefiniowania od tego, na jakim rynku gramy, w jakich godzinach, po zdefiniowanie strategii, po zdefiniowanie setupów, no to wszystko trzeba przejść i to tak naprawdę trzeba, każdy musi to dopasować indywidualnie do siebie, dlatego że każdy jest indywidualną osobą i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo indywidualna rzecz. Także Wiesz namawiam co? do rozpoczęcia w ogóle próby przygody z giełdą od budowy własnego trading planu i zapoznania się z tymi elementami. Właśnie myśmy robili też taką ankietę i dokładnie u nas wyszło tak samo. Dokładnie te dwa punkty, które wymieniłeś, to dokładnie też tak wyszło nam, więc ja to potwierdzam. I faktycznie tak jest. Okej. Czas na trzecie pytanie. Twoje najtrudniejsze doświadczenie na rynku, jak sobie z tym poradziłeś? No, doświadczeń trudnych to było kilka, ale Tak. zawsze one spotykają. Według mnie rynek nie jest prosty. Nigdy nie usłyszycie ode mnie, że rynek jest prosty i za wszystko jest łatwe.
to tak nie jest. No, ja zbyt długie mam doświadczenie, wielokrotnie się sparzyłem na rynku, ale taką małą, krótką historyjkę postaram się powiedzieć. Brawo. Krótko, postaram się jak najszybciej. Trading roomu Gilmura. No, to były piękne czasy. Pamiętam 2007 rok, szczyt na rynku, 10 października. Gilmur przychodzi, otwiera trading room, mówi, no panowie, skończyły się dobre czasy. Mówi, że to jest dokładnie rocznicowa data, była 5 lat od Doga w październiku 2002 roku. No i mówi, że będzie kiepsko. No, oczywiście ha, 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 fajnie, no, wiedzieliśmy o tym, byliśmy na to przygotowani, na spadki. No i tak naprawdę no, wszyscy graliśmy do dołu w tym momencie. Ja zacząłem grać już od szczytu na Russellu, w zasadzie już szukałem układów do dołu. Czyli to było w lipcu. I tak generalnie, tutaj jeszcze wspomnę o trzech rzeczach, o których elementach, które Gilmour nam zawsze powtarza, próbował nam wpoić. Jednym z tych elementów to było taki podstaw podejścia do rynku, czego pewnie nie znajdziecie w książkach, to bardziej takie właśnie nasze własne przemyślenia. Zawsze mówił o tym, że zwróćcie uwagę, czy rynek, wy musicie wiedzieć, czy rynek jest techniczny, czy nie jest techniczny. I to zawsze była dla mnie jakaś taka mantra, którą słyszałem co drugi dzień niemalże. No i tak na pewną sprawę życie pokazało, że nie wiedziałem i to nie zrozumiałem tego przez parę lat, co to znaczy rynek techniczny i nietechniczny. Powiem, jak to się dla mnie skończyło. Zrozumienie tego, ja to zrozumiałem, jak zbankrutowałem. Jak zbankrutowałem właśnie grając na krótką, na emini cały czas w czasie spadków, czyli zgodnie z właściwym kierunkiem, przygotowany i nauczony krótkich stop lossów do 2 punktów na emini. Próbowałem to stosować cały czas permanentnie, bo szło to jak po prostu jak bankomat w poprzednim czasie. No, w długi czas sukcesów i powodzenia tutaj zachowania, bardzo duża skuteczność tej metody. No, szło to fantastycznie, mogę powiedzieć. No i w pewnym momencie no, pojawił się syndrom Boga, endorfiny wydzielające się do mózgu. No, nie byłem w stanie się pogodzić z tym, że nagle coś przestaje działać, coś nie wychodzi. Zacząłem wylatywać na stoplosach. Pierwsza reakcja to było, jak to z popy hazardista, czyli podwajanie stawki, czyli zwiększanie liczby pozycji. Kolejny efekt, no i tak wiem, przecież się nie mylę, ten rynek i tak spadnie. No to jak stopy wylatują, człowiek zaczyna tracić, no to chce odrobić, no to przestałem stosować stop loss, no bo i tak spadnie. No to wystarczyło 10-15 minut, żeby zbankrutować, interwencja ECB, 10 minut S&P, 90 punktów do góry, 100% depozytów. A z zarządzaniem pozycją i z dzieleniem na małe porcje zawsze u mnie było kiepsko, raczej grałem zawsze. Byłem pewny tego, co robię. No i tak to się skończyło. No, skończyło się tylko z bankructwem. Także zrozumiałem, co to jest, kiedy nie należy grać technicznie. Po prostu rynek w fazie paniki no, nie jest techniczny. I trzeba te fazy dosyć jasno rozdzielać. No, to była taka bardzo, bardzo ostra nauczka od rynku. To ostre doświadczenie. Ostre doświadczenie. Najgorzej, jak się właśnie traci własne pieniądze, a już zwłaszcza jak mówisz, bankrutujesz. Trzeba się z tego podnosić. Tak, trzeba się z tego podnosić. Wszyscy ładnie wyliczają, jak to jest, potem się podnosić. Jak to, jak się traci, to potem zawsze trudno się podnosić. No, ale jakoś trzeba z tym też radzić, z takimi elementami. To dokładnie tak. To właściwie, jak w każdym biznesie, tak? Jak się położysz tak naprawdę, no to możesz nie wrócić, tak? Jak chcesz wrócić, no to trzeba się zmotywować po prostu. Samodyscyplina i dalej. Konsekwentnie działać. No dobra, ja myślę, że tyle. Więcej pytań nie mam dla Ciebie przygotowanych. Myślę, że tam tak, ty masz zapewne i tak dużo do powiedzenia w swojej prezentacji. Okej, dziękuję za to wszystko. Zatem czas, aby